Ja wierzę w to, że ten zespół naprawdę coś się urodziło w nim takiego, że w tych mistrzostwach Europy, czy w tych meczach, czy to z Holandią, z Austrią i Francją, naprawdę pokażemy się z fajnej strony i zdobędziemy punkty. My też na końcu jesteśmy ludźmi, wiemy kiedy mamy pracować, ale jak chcemy pożyć w sensie, to ta przestrzeń też nam jest potrzebna. Były momenty, gdzie trenerzy byli tak przewrażliwieni, że no jakby no zakazywali nam wolnych tam nawet 3 godzinach cokolwiek wyjść z hotelu. Staramy się, żeby ten polski został. Już od początku staramy się czytać książeczki po polsku, też w innych językach, ale też po polsku. No, wieczorem bo to tata czyta, tak? Czy? Tak, ja jestem od czytania, tak. Wojtek powiedział, a lewy myśli, że ja jestem słaby, bo nie patrzę, jak robię coś dobrego, tak? Więc z powtórki chociaż obejrzałeś ten obroniony przez niego karny, czy nie czułeś takiej potrzeby? Piotr Koźmiński, Wirtualna Polska. Mamy dzisiaj specjalnego gościa. W zasadzie przedstawiać nie trzeba, ale dla formalności Robert Lewandowski jest z nami. Dziękujemy, Robert, że przyjąłeś zaproszenie. Witam serdecznie. No i tak, zacznijmy od Cardiff. Powiedz mi, który karny sprawił ci więcej stresu, nerwów? Ten, który ty wykonywałeś, czy ten, na który zdecydowałeś się nie patrzeć? Nie, zdecydowanie ten mój. Jakby no, ta droga. Myślę, że każdy z nas, który z piłkarzy, który wykonywał jedenastkę i ta droga do piłki, do środka boiska do piłki. I to jest taka droga, która trwa i ona się coraz bardziej zwęża. Jeszcze strzelając na bramkę przeciwnika, gdzie najbardziej tak naprawdę chyba zagorzali kibice. Oni za bramką. Tak, byli za bramką, tak. Więc to też jest taki moment, gdzie jednak no, trzeba się skupić, wyłączyć i zrobić to, co do ciebie należy, albo to, co powinien zrobić najlepiej. A jakby no, to są takie wyzwania, które nie są łatwe, nie z punktu czasami piłkarskiego, ale z mentalnego, psychicznego, więc no, tutaj zdaliśmy egzamin i naprawdę wykonywaliśmy je bardzo dobrze. Z jednej strony, ty takich karnych strzelałeś mnóstwo, ale to był chyba jeden z najtrudniejszych, tak? Z tego punktu widzenia, o którym mówisz, mentalu. Oczywiście, wiadomo, że karne dla reprezentacji w takich meczach są inaczej trochę. Człowiek podchodzi i to jest tak naprawdę ułamek sekundy czasami i czasami, jak nie będziesz miał tego ułamka sekundy pod kontrolą, chwilę zawahania, chwilę dekoncentracji albo takiego nawet nie chcę powiedzieć zastanowienia, ale gdzieś wyłączenia się przez ten ułamek sekundy może spowodować, czy strzelisz albo nie strzelisz karnego. A nie ma powtórek, nie ma momentu, ej, następnym razem, albo za chwilę poprawię się. To jest jednak tu i teraz. No i to są wielkie i ciężkie momenty, ale no jednak z jednej strony wiadomo, że ktoś musi podejść, ktoś musi odważyć się, a to już nie każdy też chce to robić, nie każdy potrafi. Wojtek powiedział, a lewy myśli, że ja jestem słaby, bo nie patrzę, jak robię coś dobrego, tak? Więc z powtórki chociaż obejrzałeś ten obroniony przez niego karny, czy nie czułeś takiej potrzeby? Nie, już później widziałem tego karnego i tak sobie pomyślałem po prostu, no Wojtek, patrzę karne, każdy, ale tak brakuje ci trochę, dobra, odwracam się. Może to teraz będzie ten karny i tak Wojtek czekał chyba do 5, żeby trochę tych nerwów było więcej, ale na szczęście no obronił i... A było widać, że wcześniej gdzieś zespół wali, tak w środek uderzał. Raz od poprzeczki. Tam raz od poprzeczki, tak czułem, że nie są pewni tego. To tak wiadomo, jak ktoś jest pewny, to inaczej strzela. I myślę, że dla Wojtka też takie, to było też ciężkie rzeczy, że jak ktoś strzela w środek raz, drugi, no to czy zaryzykować zostać raz w środku, czy nie. I zdaję sobie sprawę, że z jednej strony przeciwnik może nie czuje się pewnie, ale z drugiej strony też nie strzela tak, jak powinno się strzelać. I to też jeszcze jest dodatkowe wyzwanie, żeby znaleźć ten moment i jednego karnego jakby obronić. Więc tutaj Wojtek akurat w tym 5, ostatnim dla Walijczyków, no, jakby stanął na wysokości zadania. Ja byłem pewien, że on coś obroni i zdziwiłem się, że dopiero 5. No, wiadomo, bo tak nas rozpieścił trochę tymi karnymi w Katarze. Czasami drugiego, trzeciego się broni, a tutaj 5, ale mi się wydaje, że też duża słowo znania dla chłopaków, którzy wykonywali te karne, bo naprawdę każdy z nas wykonał je bardzo dobrze i tutaj jakby no, kwestią czasu, kiedy Wojtek właśnie obroni tego karnego. I chwała też chłopakom za to, że każdy kolejny, kto podszedł, to robił to pewnie i było czuć taką wewnętrzną, że no tutaj dobrze to wykonujemy. Wojtek, teraz czas na ciebie. Wojtek będzie miał 34 lata bodajże, młody jak na bramkarza, a tymczasem zapowiedział bodajże, że odejdzie po Euro. Będziesz go jako kolega i kapitan namawiał na zmianę decyzji? Ja już z Wojtkiem od paru lat o tym gadam, więc myślę, Wojtek, jakbyśmy pierwszy raz, kiedy powiedział, że kończy zaraz karierę, to pewnie parę lat wstecz trzeba by się cofnąć.
Wiadomo, że Wojtek ma, jak to bramkarz, często inny punkt widzenia i ma swoją wizję tego, jak chce swoją karierę poprowadzić i jakby no też ma do tego prawo. Oczywiście no, chciałbym, żeby Wojtek grał jak najdłużej. Tym bardziej, że jako bramkarz jeszcze parę lat ma przed sobą. Ale no przede wszystkim on wie, czego chce, jak czuje w środku, ile ma takiej pozytywnej emocji, tego dziecięcego jeszcze wigoru, choć u niego dziecięcego wigoru to jest czasami aż ponadto, aż nadto. Ale nie, jakby no wiadomo, że Wojtek jakby sam doskonale wie, jest na tyle mądrym, dojrzałym człowiekiem, że akurat jeśli podejmie decyzję, kiedy podejmie decyzję, to jakby kolejny temat, ale jeśli ją podejmie, no to będzie ona na pewno zdecydowanie przemyślana i no pewnie z wielką szkodą dla całego polskiego społeczeństwa i całej pewnie jakby community tego piłkarskiego. Ale twój uśmiech traktuje jako furtkę, że to wcale nie musi nastąpić, tak? No, a tak mówię, no Wojtka no. Nigdy nie można być niczego pewnym. To ja już znam Wojtka tyle lat, więc tutaj tak trochę na spokojnie tego podchodzę. No a powiedz sobie tak z ręką na sercu teraz, troszkę czasu minęło, a było nie wiem, niebezpieczeństwo, prawdopodobieństwo, że gdybyśmy jednak nie weszli, no że ty mimo wszystko po tej nieudanej jesieni, po tym wszystkim, że zdecydowałbyś się na skupieniu tylko na Barcelonie? Nie myślałem w ogóle o tym. Ja powiem szczerze, nie myślałem, bo był moment oczywiście, że taki miałem momenty cięższe pod kątem tego, co myślałem o tej reprezentacji, ale to bardziej było związane z tym, co się też wokół związku dzieje i to, jak związek też funkcjonuje. Oczywiście nasz gra w jakimś stopniu pewnie też nie pomagała temu. Tak. Oczywiście jakby to śmiało mogę powiedzieć, jakby zdaję z tego sprawę. Ale jednak czasami jak słabiej coś wygląda piłkarsko, a reszta dobrze, to wiesz, że okej, tutaj trzeba się poprawić, tu słabo to wygląda, przegrywamy mecze, remisujemy, nie zdobywamy punktów i wiesz, że jednak jedna rzecz, czyli ta najważniejsza, nie funkcjonuje, ale jak jednak te inne rzeczy nie funkcjonują, to zawsze się odbija później na tych piłkarskich aspektach. I tak samo było teraz, więc wiele rzeczy gdzieś trzeba było wziąć na klatę za kogoś, trzeba było gdzieś te problemy wziąć na barki i to też kosztowało dużo sił i to też nie było łatwe, a tego wsparcia, a wręcz przeciwnie, dużo osób raczej próbowało przerzucić tą winę na piłkarzy, na nas i to też jakby no, nie pomagało w tym, żeby patrzeć pozytywnie przez pryzmat nie piłkarski, tylko przez pryzmat tego, co się działo dookoła. Czyli raczej takie bardziej zniechęcenie niż jakieś... Tak, bardziej to było chyba w tym momencie, choć wiadomo, że z piłkarskiego punktu też to nie pomagało, żeby to zniechęcenie było mniejsze, albo żeby nie myśleć o tych innych sprawach, ale jednak no, piłka nożna, to nie jest tak, że to, co się dzieje wokół... Ja pamiętam też lata prezesury przed Zbigniewem Bońkiem i tak samo to wyglądało. Lata, albo nawet lato. Leo Benhaker jak był za prezesa Liskiewicza, później jak się prezes zmienił, to jak od góry coś nie funkcjonowało, to też automatycznie wszystko... W jakim stopniu wpływało na to, jak reprezentacja grała? Nie mówię, że w 100%, no bo na końcu wiadomo, że my piłkarze jesteśmy odpowiedzialni, sztab i trener za to, jak wyglądamy na boisku, ale to ma wpływ na to, że te 10, 20, 30% później brakuje. A jednak nigdy my nie byliśmy taką potęgą piłkarską, żeby te braki w organizacji albo problemach, które są, przykrywały to wszystko właśnie, co nie funkcjonuje. A to, że przez tyle lat no, funkcjonujesz i na tobie w dużej mierze ta kadra się opierała, przynajmniej jeśli chodzi o bramki, o to, żebyś jesteś kapitanem, to mocno drenuje mentalnie i rzeczywiście strasznie męczy. I czy to jest mimo wszystko nie aż tak? Zależy, jak do tego podchodzić. Z jednej strony mogłem podchodzić, że to mnie męczy i to jest mega ciężkie i to naprawdę jest odpowiedzialność wielka i męcząca. Ale ja podchodziłem zawsze z drugiej strony, że to dla mnie jest wyzwanie, że ja się tego nie chcę bać, nie mogę się bać i wręcz przeciwnie, jakby to, tylko jakby ci najwięksi mogą temu sprostać. Ja sobie zdawałem sprawę, że to jest mega wyzwanie, mega obciążenie, mega ciężkie momenty, i których czasami nie masz kontroli, nie wszystko od ciebie zależy i czasami twoje wybory, które by były, nie mogą być jak ty byś wybierał, tylko gdzieś trzeba się podporządkować do drużynie, dostosować do otoczenia, do innych i często gdzieś dla dobra, nie tu i teraz, tylko musisz podejmować decyzję dla dobra nawet tam przyszłości, co może się wydarzyć, a nie tu i teraz, bo nawet jeśli bym jedną decyzję podjął teraz, która by była dobra tu i teraz, ale na przyszłość ona mogłaby mieć jeszcze gorsze konsekwencje, to czasami wybierasz między dobrem, a lepszym dobrem, albo między decyzją, która
może się w perspektywie czasu okazać dużo lepsze, a nie na tu i teraz. I to są wyzwania, to są takie rzeczy, na które czasami nie ma odpowiedzi tu i teraz. I to jest najcięższe, żeby gdzieś podjąć decyzje takie, które przede wszystkim na boisku nie będą przeszkadzały i my jako grupa, jako piłkarze nie będziemy odczuwali i nie będziemy mieli między sobą przede wszystkim jakichś niewyjaśnionych spraw, a czasami trzeba było pozamykać inne rzeczy, żeby grupa po prostu przetrzymała i przetrwała to, co nie funkcjonowało. No właśnie to, co mówisz, masz wrażenie, że ten mecz z Walią to jest takie zamknięcie tego złego etapu, tych wszystkich awantur, wiadomo, na boisku, w sensie słabe wyniki, no ta afera premiowa i tak dalej. Myślisz, że to jest takie nowe otwarcie i to jest właśnie taki mecz nowe otwarcie, jeśli chodzi o piłkarski aspekt, to tak, to zdecydowanie tak. Tutaj ja już mówiłem to wcześniej, że czułem od pierwszego zgrupowania, którym byłem, mówiłeś, czyli tak, drugim zgrupowania, tak, od kiedy że trenerem Probierz został, że czułem, że coś się zmieniło i to już był taki powiew świeżości. I przed playoffami tak samo mówiłem, że wierzę w ten awans, jestem spokojny, że my awansujemy. Więc jak to powtarzałem i jakby tak samo było na boisku. I oczywiście myślę, że zamknęliśmy to, co nie funkcjonowało w eliminacjach, to jak te eliminacje wyglądały słabo. I myślę, że to jakby wróciliśmy na właściwe tory. I to też chwała wszystkim nam za to, że pomimo, że wpadliśmy w dołek, można powiedzieć taki mocny. Taki dość głęboki. Głęboki, dokładnie. To szybko z niego wyszliśmy. Oczywiście teraz idziemy na Mistrzostwa Europy i ja wierzę w to, że na tych Mistrzostwach Europy naprawdę powalczymy o coś, zagramy dobre spotkania, zwyciężymy i zdobędziemy punkty. Ja wierzę w to. Oczywiście mamy ciężką grupę. Zdajemy sobie sprawę. Właśnie o to chciałem cię zapytać, że często mieliśmy trochę szczęścia w losowaniach, ale to powodowało, że to wyjście z grupy było obowiązkiem. Teraz, nie wiem, pompowania balonika pewnie nie będzie, bo wiemy, z kim gramy. Lepiej to może pomóc, czy? Na pewno, bo balonika nie będzie. Ja wiem, że też media, dziennikarze, nie wiem, czy się nauczyli z poprzednich lat, ale wiadomo, że to zawsze trzeba realnie patrzeć. I realnie patrząc, oczywiście jesteśmy może w najcięższej grupie, albo jednej z dwóch najcięższych grup i z przeciwnikami, jakimi się zmierzymy. Ale ja wierzę w to, że my jesteśmy silni wewnętrznie, silni mentalnie po tych playoffach. Tak naprawdę mamy krótki okres teraz do tych Mistrzostw Europy. To nie jest tak, że 7 miesięcy temu awansowaliśmy i teraz mamy taki spokój mentalny w głowie i tak naprawdę ten czas tak się wydłuża, że gdzieś ta koncentracja powoli, powoli ucieka. A tu tak naprawdę playoffy, chwila wracamy do klubów, kończy się sezon i wracamy na Mistrzostwa Europy. To też powoduje może, że będziemy pamiętali, eliminacje były słabe, musimy o tym pamiętać, jakby cieszymy się, że awansowaliśmy, ale dziś ta pokora i takie jakby zaangażowanie i to mentalne podejście, że każdy z tych meczów dla nas jakby z jednej strony nic nie musimy, możemy, ale ja wierzę w to, że ten zespół naprawdę coś się urodziło w nim takiego, że w tych Mistrzostwach Europy, czy w tych meczach, czy to z Holandią, z Austrią i Francją, naprawdę pokażemy się z fajnej strony i zdobędziemy punkty. Zamykając temat baraży, to były dwa mecze, w których pomagałeś, no właśnie strzeliłeś gola. No i z jednej strony mówisz tak, no wiadomo, cel był nadrzędny, awans, tak, ale z drugiej też doznamy, że urodzony napastnik zawsze będzie troszkę jednak rozczarowany, że nie strzelił. Jak to po tych dwóch meczach oceniasz? Ja już miałem po meczu z Estonią takie myśli, że... Nie, w trakcie meczu. Ja już powiem, że miałem w trakcie meczu, że cieszyłem się, że wszyscy inni strzelali i że oczywiście może jakbym czwartą, piątą strzelił, gdzieś tam ten mój wewnętrzny takie zaspokojenie. Nie, bo czasem ludzie mówią, tak naprawdę lewy jak nie strzeli gola, to chodzi zły, no więc... Ale w tym meczu ja wiedziałem, że jakby ważne jest, że w tej reprezentacji jakby też coś ruszyło jakby i ta odpowiedzialność się rozłożyła, żeby oni też poczuli wiatr w żagle, taką namiastkę tej pewności siebie. Bo zdaję sobie sprawę, że to też jest potrzebne i jakby miałem ten moment, okej, ja mogę się tam z boku zrobić trochę tą czarną robotę, gdzieś tam bardziej dla drużyny zagrać, bo wiedziałem, że jakby playoffy są teraz najważniejsze, żeby awansować, a tak naprawdę na Mistrzostwach Europy będzie można pokazać to, co ma się najlepszego. A wierzę w to, że właśnie ten pik tych ostatnich tygodni, czy nawet zgrupowań, które mamy, no to nadejdą na Mistrzostwach Europy, zdając sobie sprawę, że jakby no przed nami fajne, ciężkie, ale też mecze, na które każdy z nas czekał. No wiadomo, że z jednej strony można byłoby mieć teoretycznie słabszych rywali, ale z drugiej strony, jak już grać, to z najlepszymi. No. A powiedz, bo to Euro, tak jak powiedziałeś, tuż. Co potem? Potem będą eliminacje Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, gdzie być może kiedyś zagrasz, kto wie.
Więc masz już takie myśli, chęci kontynuacji, czy jak to sobie nie, rozwiąza? W ogóle jakby nie, nie. Jeszcze Liga Narodów jest, tak? Która tak. chyba trwa no, do marca, marca chyba się tak, w ogóle... Nawet kolejnym, nie, ja nawet nie kolejnym docelowym nie, trochę... turniejem są Mistrzostwa Świata. Nie, nie myślałem jakby, to jest, nie analizowałem tego, co, kiedy, ile czasu i tak dalej, bo nie ma sensu, no też zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało później, ale dla mnie teraz, tu i teraz są najważniejsze Mistrzostwa Europy. Akurat fizycznie nie czuję się na to, ani mentalnie na dzień dzisiejszy, że myślał o zakończeniu kariery, więc jakby nie mam w ogóle tego w głowie. Zobaczymy, co będzie. To co zmienił probierz? No bo widzieliśmy tę eliminację, rozmawialiśmy o tym przed chwilą. Co takiego zmienił, że w końcu to w bólach, ale ostatecznie zaskoczyło? Można powiedzieć, że wróciła normalność. Chyba tak, chyba normalność. Myślę, że też... Ale wiesz, co to oznacza? Skoro wróciła normalność, to znaczy, że było nienormalnie, tak? Nie wiem, czy to na przykład była prawda, nie, ja bym, że... Nie brałbym tego słowa akurat tak zarydynkowo do tego, ale myślę, że trener... Santos, w którym się w momencie znalazł, w tym, co się działo w PZPN-ie, poza... Czego się nie to nie było jego podwórko. I on trafił nie na swój teren, który dla niego był obcym. To śmiało można powiedzieć, którym no, nie wiedział pewnie wielu rzeczy i nie potrafił się odnaleźć jakby. I to było dla niego wyzwaniem i też brak komunikacji między trenerem a innymi osobami. To było dla niego coś, co pewnie powodowało, że ciężej mu było pracować. I wszystkie te elementy jakby złożyły się w całość w jednym momencie. I to się dlatego... w złym czasie, w złym dokładnie. Jakby to wszystko, co było w tamtym momencie, jak to funkcjonowało, pewnie zdawał sobie sprawę, jak my piłkarze obrywaliśmy. Nie zawsze za nasze błędy, nie mówię o piłkarstwie, tylko poza. I pewnie też nie potrafił znaleźć rozwiązania na to, a nawet może nie wiedział, że coś takiego się dzieje. I z tego też to wynikało. Mhm. A czy to prawdą było, usłyszałem, że przy zabraniu, nie wiem jak to określić, na przykład żartów, heheszków, jak to się mówi na treningu, bo wymagał pełnego fokusu i to też tak usztywniało, czy aż tak? Nie, po tym dla mnie. No, jak my trenujemy, to wiemy akurat, kiedy można zażartować, a kiedy jest fokus na pracę, więc pod tym względem nie. Tutaj takich rzeczy nie było. Wydaje mi się, że po prostu no, dla trenera Santosa było to wyzwanie, którego chyba się nie spodziewał, trafiając tutaj, jakie rzeczy może napotkać, nie tylko w kontekście piłkarskim, ale też co się dzieje wokół. I to chyba też mogło go, nie wiem czy przerosło go, bo też jakby miał doświadczenie, no, wiele w piłce widział, ale może oczekiwał innych rzeczy. Zdecydowanie pewnie tak. A jak byś określił swoje relacje z Michałem Probierzem? Bo to nie był Probierz faworytem, przynajmniej nie wszystkich, prawda, jeśli chodzi o wybór. Natomiast tu jakby z drużyną i z tobą zwłaszcza chyba jakoś tak od początku zagrało. Myślę, że trener Probierz przede wszystkim jest fair. Nawet jak ma podjąć ciężką decyzję, to mówi to, co myśli i powie to cztery oczy, nawet jeśli ona jest ciężka dla niektórych albo prawdziwa. I myślę, że piłka zawsze będzie szanował szczerość i to, że tam ktoś albo trener mówi co innego, robi co innego i myśli co innego. I chyba wydaje mi się, że ta szczerość i jakby jasny przekaz, jak chcemy grać, co chcemy grać i to po prostu, że jakby no cały czas też nas wspiera, pomaga nam w tym, żebyśmy uwierzyli jeszcze w siebie, żebyśmy wierzyli w to, co robimy, że te efekty przyjdą i jakby takie czasami te najprostsze rzeczy są najbardziej efektywne i myślę, że tu trener Probierz jak najbardziej wie, co potrzebujemy, ale też wie, w jaki sposób to powiedzieć. Mhm. O nim się mówi polski Guardiola, no to znaczy, że pracowałeś z dwoma Guardiolami, tak? Tym polskim i tym oryginalnym, pół żartem, pół serio. Ma coś z Guardioli takiego trenerskiego, Michał Probierz? Myślę, że Probierz ma przede wszystkim taki jakby taki żargon piłkarski, ten luz piłkarski, jak na trenera. Wiadomo, że to nie chodzi o to, że z nim można wszystko, bo tak nie jest. Jakby no wie, kiedy tak. Ostrzej, czy to na treningu, czy na odprawie, czy przerwie i to jest fajne. To jest fajne, ale takim jakby ten taki podejście piłkarskie gdzieś, czy nawet żarcik, czy zwykła rozmowa, to powoduje, że jednak piłkarz bardziej świadomy tego, co trener od niego oczekuje i też jakby idzie w ciemno w tym kierunku, który właśnie trener wyznacza. To z tego, co mówisz, to jakby w ogień z Probierzem, tak? Oczywiście, no to jesteśmy trzecie zgrupowanie, tak? Było teraz, więc jakby to ciągle jest mało czasu, ale z każdym zgrupowaniem jakby
Myślę, że trener wie, kiedy docisnąć, a kiedy odpuścić. O. I chyba to jest jakby też bardzo skuteczne. Oczywiście też my mając tyle lat doświadczeń, też wiemy, kiedy możemy sobie odpuścić, kiedy, nie wiem, możemy wyjść na kolację, kiedy no, to też nie jest tak, że my przyjeżdżamy do hotelu i mamy siedzieć w hotelu, patrzeć cztery ściany, bo to jeszcze gorzej wpływa na piłkarza. Po tylu latach na zgrupowaniach, okej, mamy trening, ale też między treningami, no to też chcemy wyjść, nie siedzieć tylko w cztery ściany, no okej, to jest fajne na 5 dni może, no nawet ciężkie, ale w domu na co dzień my funkcjonujemy to, że wracamy do domu, idziemy na spacer, robimy normalne rzeczy, a nie wracamy do pokoju, siedzimy, patrzymy w czterech ścianach i jakby my też na końcu jesteśmy ludźmi, wiemy kiedy mamy pracować, ale jak chcemy pożyć w sensie, no, to ta przestrzeń też nam jest potrzebna. Były momenty, gdzie trenerzy byli tak przewrażliwieni, że no jakby no zakazywali nam wolnych tam nawet 3 godzinach cokolwiek wyjść z hotelu i to myślę, wydaje, że właśnie działało w odwrotną stronę, że jeszcze bardziej nas tak zamykało, blokowało, nie tylko między sobą, ale też właśnie na boisku, bo jak się boisz coś zrobić, na co masz ochotę, ja nie mówię o jakichś tam złych rzeczach, bo to jeszcze czasami te stereotypy sprzed x lat są, ale po prostu wyjść, nie wiem, na spacer, do kiosku, coś kupić, bo akurat nie masz na to czasu, a jesteś w Polsce na zgrupowaniu, załóżmy, to możesz to zrobić. To, że opuścisz hotel, to coś się stanie? No nie, no to jest normalne. To nie jest obowiązek spędzania czasu w hotelu, więc jakby wiadomo, że my tego czasu i tak spędzamy dużo. Jesteśmy z sobą między posiłkami, między treningami, na posiłkach, na treningach, ale jakby ta swoboda funkcjonowania powoduje, że też masz większą swobodę później na boisku. Podejmowanie decyzji o przede wszystkim, że nie boisz się brać odpowiedzialności, nie boisz się podejmować tych decyzji, bo podejmujesz je właśnie na każdym kroku. Przed wami mecz z PSG, wiadomo, giga ważny, można, nie ma się co tutaj zastanawiać. Jest faworyt tego starcia, czy nie? Jezu, no w Lidze Mistrzów zawsze, to niezależnie z kim grasz, czy gramy, to jest zawsze 50 na 50, no, szczególnie jeśli to już jest ćwierćfinał Ligi Mistrzów tak naprawdę i jeden dobry mecz może spowodować, że ktoś decyduje o tym, że załóżmy, że to my awansujemy na przykład i zdajemy sobie sprawę, że jakby PSG jest mega mocną drużyną, ma mega indywidualności i zawsze może coś wykombinować, ale wierzę w to, że zagramy naprawdę dobre spotkanie, szczególnie w Paryżu i gdzieś pierwszy raz mamy 10 dni tak naprawdę bez meczu. Jakby z jednej strony to jest super rzecz, można się przygotować do tego dwóch meczu ładnie i to fizycznie i taktycznie. Ja w karierze no może tydzień miałem maksymalnie przygotowań, ale to widzę dużo pozytywów tego, że jednak gdzieś mieliśmy ciężki okres taki, że już było to zmęczenie, teraz mamy czas, żeby odpocząć, ale też fajnie potrenować i fizycznie się przygotować do tego meczu, więc wierzę w mocno, że zagramy naprawdę dobre spotkanie i pokażemy się z dobrej strony już tam w Paryżu, no bo zdajemy sobie sprawę, z jakim przeciwnikiem gramy, ale też zdajemy sobie sprawę, jaki potencjał u nas jest i mam nadzieję, że to właśnie będzie spektakl, i widowisko przede wszystkim dla kibiców, a na końcu my będziemy szczęśliwi z tego, że wracamy z punktami do Barcelony. Niektórzy pewnie będą to ustawiać trochę jak Mbappé kontra Lewandowski. To ci przeszkadza, nie przeszkadza? No, gdzieś tam medialnie zawsze taką otoczkę się buduje. I czy według ciebie Mbappé jest teraz najlepszym piłkarzem na świecie? No ogólnie na pewno Kylian Mbappé jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Myślę, że ta sytuacja, w której się znajduje, też pewnie jest ciężka dla niego te informacje, ale jakby to jest ich problem, nazwijmy to. Nie twój. Ale oczywiście no, Kylian już od lat pokazuje, na jakim poziomie gra, jak ta jego szybkość, łatwość wygrywania przestrzeni, zdobywania tej przestrzeni i to granie jeden na jeden, no to jest na pewno topowy zawodnik w Europie, więc na pewno trzeba będzie na niego uważać. Co będzie sukcesem Barcelony w tym sezonie? Bo ten sezon jest trudny. Jest trudny, ale myślę, że awans do półfinału na pewno to już będzie sukces. A jeśli byśmy pokonali PSG, to naprawdę to można zbudować już, można powiedzieć, do końca sezonu. I wierzę w to właśnie, że tak się stanie, bo stać nas na to, mocno na to pracujemy i jakby mamy na tyle dobry zespół, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. A powiedz, bo liga jeszcze? W lidze walczymy. Jakby Real złapał 1-2 mecze słabsze, albo by stracił punkty, to jeśli my tam będziemy, to czyhać za plecami, to będzie szansa, oczywiście, ale no nie wszystko od nas zależy. Zdajemy sobie sprawę, że Real gra, może nie gra czasami dobrze widowiskowo, ale zawsze stabilnie w obronie, pewnie w obronie i zawsze jedną, dwie bramki strzeli i wygra spotkanie, ale może przyjdzie taki moment i wtedy po prostu musimy być gotowi na to, że jak ten moment nadejdzie,
to po prostu go wykorzystamy. Ale no jeszcze trochę meczów jest, już coraz mniej, ale wierzę w to, że jeszcze powalczymy o to. Zdajmy sprawę, że no jest ciągle 8 punktów, ale w piłce nożnej 1-2 mecze mogą spowodować, że wrócimy już na poważnie o walkę o mistrzostwo. Czyli nadzieja jest. Tak, nie, nadzieja cały czas jest i my skupiamy się na każdym kolejnym meczu, chcemy go wygrać, zdobywać 3 punkty, a jeśli dojść do momentu, gdzie złapiemy się blisko, no to wtedy zaczniemy jeszcze mocniej w to wierzyć. Od początku, jak przeszedłeś do Barcelony, mówiło się, że i też rozmawiałem z różnymi ludźmi, że Lewy wygląda jakby tu grał, może nie od zawsze, ale jakby w ogóle nie widać, że to jest nowy zawodnik, bo się świetnie zaaklimatyzował. Z tego, co mówimy, co mówisz, co wiemy, też świetnie przebiegła ta aklimatyzacja tutaj, tak, na miejscu. Wyobrażasz sobie, że to mogło być takie miejsce wasze docelowe, czy jednak ta Warszawa, Polska, no zbyt mocno będzie ciągnęła z powrotem po wszystkim? Ciężko powiedzieć, na pewno Barcelona jest miastem, którym pewnie widzimy siebie za jakiś czas. Oczywiście Polska, Warszawa też, no, będziemy tam bywali, mamy rodzinę, znajomych, więc jak będzie więcej czasu, to zdecydowanie będziemy tam wracać. Na jaki okres to ciężko powiedzieć, bo też ciężko powiedzieć, jak to będzie funkcjonowało po zakończeniu kariery, ale zdecydowanie Barcelona jest takim miastem, w którym się czujemy naprawdę, że tu możemy zostać, że to może być nasze miejsce. Nawet po zakończeniu kariery, tak? Tak, tak, nawet po zakończeniu kariery. Oczywiście to będzie pewnie dzielenie. Tak, tak, no jedno nie wyklucza drugiego, ale gdzieś trzeba mieć bazę, powiedzmy. Ale wiadomo, że gdzieś bazę trzeba będzie mieć i zdecydowanie, jeśli myślę o Barcelonie, to w taki sposób mogę sobie to wyobrazić. A powiedz, no bo ty wiadomo, no miałeś od razu zajęcia w klubie, no to jest twoja praca. Czy równie łatwo pozostała część rodziny się zaaklimatyzowała, bo teraz słyszymy, dziewczyny mówią lepiej po katalońsku, tak, młodsza? Czy po hiszpańsku starsza niż ty, tak? No tak, często się tam, jak słówka mi brakuje, to pytam się i odpowiedź dostaję. Okay. Wiadomo, że dzieci w szkole chłoną języki raz, dwa i jakby ja sam pamiętam, jak w wieku nastu lat zacząłem się uczyć języka, później drugiego, później trzeciego i czwartego, a one tak naprawdę na starcie już mają te parę języków. Duży kapitał. Duży kapitał, duża wartość, którego ja nie miałem. Mhm. Więc z jednej strony im zazdroszczę, ale też robię wszystko właśnie, żeby to miały, no bo wiem, ile pracy ja musiałem wykonać już w późniejszym, jak miałem więcej lat, naście lat. W zasadzie nadrabiać do rówieśników z innych krajów czasami. Dokładnie, a tutaj one mają tą jakby możliwość nauki i nawet jeśli zapomną trochę, to później będzie im łatwiej, żeby przypomnieć, jak będą rozmawiać znowu w kolejnym języku i to jest super wartość. Ja się cieszę z tego, jestem z tego dumny, bo sam zawsze chciałem rozmawiać w kilku językach i uczę się. No, to się udało, tak? Mi się udało, a tak naprawdę moje dziewczyny mają to, można powiedzieć, od początku. I pewnie nie zdają sobie jeszcze sprawy właśnie, z tego. Ale czy doceniają, tak? Ale przyjdzie czas, że docenią. Myślę, że docenią, jak będą bardziej, będą rozumiały, dlaczego i skąd one się nauczyły tych języków, ale no to jest wartość super i ja jestem z tego mega dumny. Właśnie, one mają ten plus, że się po prostu z wami przemieszczają, więc to, co mówimy, no z automatu tak to działa. To, co powiedziałeś, jesteś z tego zadowolony, ale z drugiej strony wychowałeś się w Polsce, myślisz, że coś im ucieka z tej polskości, z tego dzieciństwa, czy nie? Czy to jest okej, bo są języki, jest otwarte świata, różne kultury już poznane nie, bardzo szybko? No jakby no, my w Polsce rozmawiamy po polsku, chociaż nie, może ktoś myśli, że w innym języku, nie, ale raczej nie po katalońsku. No nie, więc rozmawiamy po polsku, więc teraz nauka też jest czytania po polsku. Zdajemy sobie sprawę, że gdzieś łatwość przechodzenia innych języków jest u naszych dzieci, ale gdzieś no staramy się, żeby ten polski został. Już od początku staramy się czytać książeczki po polsku, też w innych językach, ale też po polsku. No, wieczorem bo to tata czyta, tak? Czy? Tak, ja jestem od czytania, tak. Ja lubię to pamiętasz, robić. Co czytałeś ostatnio, czy nie? Z polskich książeczek? Mhm. No to polskie to są te takie klasyki. Klasyki, proste rzeczy. Wiadomo, że też po angielsku, ale to tak, i tak w szkole jest tyle angielskiego czy hiszpańskiego, więc my staramy się w domu właśnie po polsku. Tym bardziej jest problem w czytaniu niż w rozmawianiu, więc to jest tutaj, mamy te szy czy ży inaczej wymawiane, więc zdajemy sobie sprawę, że to nasza rola jest, żebyśmy do tego my bardziej się przyłożyli ze względu na dzieci, żeby to pojęły. Oczywiście mają jeszcze czas, no bo to jeszcze są ciągle młode, ale sobie radzą i to jest fajne, więc ja akurat lubię to robić, gdzieś tam przed spaniem poczytać książeczkę, czy pisać, czy matematyka, dodawanie, mnożenie. Ja akurat lubię matematykę, więc jak najbardziej robię to z przyjemnością.
Czyli tata jest odpowiedzialny za taką domową edukację w pewnym odpowiedzialny sensie. No mama też, ale ja robię też to z przyjemnością. Nie unikasz? Nie, ja nie unikam. Ja nigdy nie unikałem, więc zawsze zdawałem sobie sprawę, że u dzieci w wychowaniu miesiące tak szybko przemijają, a do nich się już nie wróci, że ja po prostu nie chciałem tego przespać. Chciałem być, przeżywać to też razem z nimi, a nie później sobie pluć w brodę, że coś przespałem, że mnie nie było. Że coś uciekło. I że coś mi uciekło. Mhm. A jakim jesteś piłkarzem, to wiemy. A jakim tatą jest Robert Lewandowski? Takim surowym czy rozpieszczającym? Różne są szkoły. No ja jestem bardziej z tych surowych. Ania jest tak bardziej rozpieszczająca. Ja jestem, staram się być, może nie zbyt surowy, ale gdzieś czasami, nie chcę powiedzieć wymagający, ale no, wymagający w kontekście tego, że gdzieś staram się, żeby dzieciaki wiedziały, co powinny zrobić, co mogą, czego nie. I no to zdecydowanie chyba ja jestem taki, gdzie można powiedzieć, że Ania jest ta rozpieszczająca, ja bardziej nie za bardzo. Czyli jeżeli ktoś czasami jest złym policjantem, to tata, tak? To tak, tak. To ja w tą rolę albo muszę, albo czasami trzeba, bo zdaję sobie z tego sprawę jakby, no, że tłumaczenie jest ważne, nie, że jak wiadomo, że jak się pozwoli raz, no to drugi, trzeci, a później jak się już wejdzie w to, to jest za późno. No tak. Więc ja wolę czasami wcześniej niż później niż za późno. Czy kończąc ten wątek, uśmiecham się teraz jako ojciec trzech synów, ale no, gdzieś Polska będzie potrzebowała następcy Lewandowskiego za jakiś czas. Czy Robercik junior? O Jezu, powiem ci w sumie, że no, jestem dumny mieć dwie córki. To jest super uczucie. Tak. Oczywiście nie wiem, jak to mieć chłopaka. A czy będę miał taką możliwość? Zobaczymy. No, jeszcze trochę czasu mamy ogólnie, ale nie mówię nie mówię tak. Jakby pod tym względem to też wiadomo, że jakby no, Ania też jakby ważną rolę tutaj pełni. No tak, zdecydowanie. Jak najbardziej, ale jakby tutaj zobaczymy. Nie mamy o tym, że rozmawiamy, albo że presja jest, albo coś w tym stylu, to tutaj kompletnie do tego tematu tak nie podchodzimy. Mhm. Tutaj się mieszka inaczej, czy lepiej niż w Polsce? No, ja nie mówię o słońcu i tak dalej, tak? Natomiast no, u nas wiadomo, ostatnio są te różnego rodzaju spory, takie polityczne, zwłaszcza no, tak trochę ciężka atmosfera. Tu chyba to zupełnie inaczej wygląda. Jak to odbierasz? Zależy, jak do tego podchodzisz. No, wiadomo, że też tu jest dużo polityki, nawet tej sportowej, ale czasami mieszkając za granicą, inaczej to odbierasz niż to, co się dzieje w Polsce. Po prostu no, jak jesteś Polakiem, to myślę, że to bardziej bierzesz do serca wszystko, co się dzieje i bardziej emocjonalnie do tego podchodzisz. Jesteśmy w Barcelonie no, krótko, no bo to półtora roku, zaraz tam, załóżmy 2 lata będzie w lato, więc to jest jeszcze za wcześnie, żeby gdzieś wszystko, co się dzieje wokół, miało aż takie znaczenie, co się dzieje w Polsce. Jakby, no wiadomo, że w Polsce bardziej to przeżywasz, bardziej do ciebie dochodzi. Nie tylko do ciebie, ale dochodzi. Jakby inaczej, inna wartość jest tego słowa, znaczenia słowa w danym języku niż w obcym. Nawet jeśli mówisz perfekcyjnie, dobrze, nieważne. Jakby inaczej później to analizujesz, inaczej to zostaje w głowie. To zdecydowanie. Więc pod tym względem wiadomo, że jednak to, co w Polsce, to jest albo odbieramy w takim bardziej kontekście zdecydowanie emocjonalnym. Mhm. Ale tak jak mówiłeś, być może ta baza będzie tutaj, ale zobaczymy. A wyobrażasz sobie, pewnie na to jest trochę też za wcześnie, że Barcelona mogłaby być twoim ostatnim klubem, no bo trochę kontraktu jeszcze masz i zdecydowanie powiedziałeś, że chcesz zostać, prawda, na kolejny sezon, plus jest jeszcze kolejny. To wszystko zależy, jak będę się czuł fizycznie, jak co w głowie, na co mi przede wszystkim serce będzie podpowiadało. W danym momencie, czy będę chciał grać, czy będę się czuł na siłach, jak będę się czuł, jakby no tyle jest tych rzeczy. Dużo składowych. O których jeszcze nie zacząłem myśleć, bo po prostu to jest jeszcze ten moment. Ja widzę ciągle na boisku, czy w treningach, czy tych mocniejszych, fizycznych, że jeszcze gdzieś ciągle... Czy dajesz radę. Tak, jeszcze w lusterka mogę patrzeć, więc to też mi pokazuje, okej. I wyniki badań chyba też, tak? To też, wiadomo, że jakby wyniki wynikami, ale czasami to, co na treningu, to też jest ważniejsze, ale tutaj jakby fizycznie ciągle gdzieś te parę kroków jeszcze jestem z przodu, można powiedzieć, ten zapas mam, a też pracuję nad tym, żeby
nie bazować tylko na tym, co wypracowałem sobie już lata wcześniej, tylko ciągle to podtrzymywać, bo jestem na tyle świadomy, że jednak no, ten trening też jest potrzebny, żeby nie tylko gdzieś tam może tego progresu już wielkiego nie robić, ale żeby być cały czas na tym poziomie, na którym byłem przez ostatnie lata. A powiedz, bo no prędzej czy później ta kariera się skończy, no jest to naturalne, natomiast no nie ma drugiego polskiego piłkarza, który pracował z tyloma trenerami, nie musimy ich wymieniać, bo każdy wie, który był w tylu w szatniach wielkich klubów, który strzelił tyle goli w Lidze Mistrzów. No jak przekazać tą wiedzę? No jak, ja wiem, że pewnie nie masz jeszcze konkretnego planu, no ale to jest wiedza, która w Polsce no gdzieś powinna być pewnie przekazana w jakiś sposób, żeby, no bo trochę mamy do nadrobienia, prawda, jeśli chodzi o... No myślę, że tych pomysłów jest wiele, jak to przekazać i myślę, że na pewno będę chciał to zrobić. Na pewno mam, jakby już gdzieś tam się kreuje pomysł stworzenia jakby możliwości przekazywania, czy nie tylko tego, co ja wiem, nie tylko tego, co ja widziałem, nie tylko tym, co przeżyłem, ale też jakby te wszystkie osoby, które poznałem, które znam, które znają się w swoim fachu, jakby no nie tylko wysyłać do Polski, żeby też opowiadały o tym, mówiły, ale też jakoś przekazywały tą wiedzę, bo zdaję sobie z tego sprawę, że no, to są rzeczy, której w książkach się nie przeczyta. Jak to mówią, tego nie kupisz. Dokładnie, tego nie kupisz, tego się nie nauczysz, dopóki tego nie przeżyjesz. Ja ciągle, znaczy czasami używam tego słowa obycia, którego no nie jesteś w stanie się nauczyć, zobaczyć i pojąć, jeśli tego nie przeżyjesz. To jest jakby, jeśli nie byłeś, czy nigdy nie byłeś w szatni, to też do końca nie zrozumiesz, jak to jest być w szatni. Nawet jeśli mogłeś ty 20 lat słyszeć historię, jak to by było, jak było w tej szatni. Więc jakby no jest, mam temat stworzenia takiego instytutu, który będzie to miał możliwość czerpania wszystko, co wokół mnie było, jest albo będzie, łączenia sił z innymi osobami, z innymi podmiotami, czy to klubami, które też będzie można współpracować i jakby też kształcić trenerów, młodym piłkarzom tłumaczyć czasami, rzucić tylko czasami taką marchewkę, a nie dać rozwiązanie, dzięki którym oni zaczną myśleć i jakby motywować się do tego, żeby znaleźć rozwiązanie, jak być lepszym, jak dojść na samą górę. To co my źle robimy? No bo tak jak ostatnio ktoś powiedział, 38-milionowy kraj, no powinien mieć więcej dobrych piłkarzy, grać wyżej na imprezach, nie tylko awansować, ale gdzieś tam dochodzić wyżej. No, możesz to zdiagnozować, bo i byłeś w Polsce, i byłeś w wielu miejscach. Co nie oczywiście, gra? No oczywiście, no to jest ciągle, mówimy ciągle nie tylko o samym szkoleniu, też jakby o tym, jak wszystko wokół działa, jak trenerzy szkolą, na co zwracają uwagę, na co nie zwracają uwagi. I oczywiście jakby no ciągle jest, mi się wydaje, problem tego, że trener musi trochę dowieźć wynik z tych grupach od najmłodszych. Nie jest skupiony na tym, żeby ćwiczyć młodego piłkarza na to, jakie może być największe korzyści. Tak naprawdę no, ja sobie nie wyobrażam, żeby dziecko do 10 roku życia było jakby szkolone jako obrońca. No, jakby akurat pozycja obrońcy jest trochę łatwiejsza do nauczenia, ale jeśli nauczymy każdego piłkarzy grania piłką, myślenia jak przyjąć piłkę, jak zagrać, jak pomyśleć, jak szukać przodu, to później ten aspekt defensywny jest dużo łatwiejszy do nauczenia. Wiadomo, że jednak w dzisiejszych czasach piłkarz, który gra na przykład w defensywie, no bez wyprowadzenia, bez przeglądu pola, no jest dużo ciężej się wyróżnić. Jakby no to są takie, dużo jest takich detali, którego każdego dnia, o których można mówić, opowiadać, szczególnie jeśli to się na boisku widzi, które później daje taki efekt tego, że piłkarz, to nie jest tak, że wolniej biega piłkarz. Czasami ktoś może i więcej biegać, ale to nie chodzi o to, żeby więcej biegać. Chodzi o to, żeby mądrze stać, mądrze się przemieszczać, wiedzieć, kiedy się przemieszczać, wiedzieć, antycypować, jak to się mówi pewnie. Antycypować, tak? to jakby też przy przewidywaniu, to jest jeszcze inna rzecz, ale jakby no są rzeczy w trakcie treningu, w trakcie boiska, w którym momencie piłkarz powinien podjąć taką, a nie inną decyzję, jak powinno się szkolić indywidualnych przede wszystkim piłkarzy, jak na co powinno się kłaść nacisk. Ja wiem, że też jest problem, trenerzy mają problem z rodzicami. Ja sobie zdaję sprawę, bo moim, jak ja byłem młody, też rodzic był wielkim problemem i wiele moich kolegów
zniechęciło się do grania poprzez swoich rodziców, którzy krzyczeli na boisku, tak, którzy nie potrafili podtrzymać emocji. Ja miałem akurat tą wartość dodatnią, że mój tata był nauczycielem wychowania fizycznego, no wiadomo, że też był judoką, moja mama tak samo. I ja nie pamiętam, że oni chociaż raz odezwali się w trakcie treningu, w trakcie meczu, krzycząc. Czyli tacy kibic, rodzice to skarb, tak? Tak. Im bardziej cichy, tym lepszy. Ja tamtym, jak byłem młody, to ja widziałem tą różnicę. I wielu moich kolegów miało rodziców, którzy impulsywnie, emocjonalnie myśleli, bo oczywiście rodzic myśli, że wie, co jest najlepsze dla dziecka. Oczywiście ma do tego prawo, ale no, skrzywdziło na końcu te dzieci i zniechęcało. I ja sobie zdaję sprawę, że teraz też są rodzice, którzy krzyczą. Po prostu oni, rodzic, który chce spełnić swoje marzenia, nakładając te marzenia na dziecko, to już jest jakby pierwszy krok do tego, żeby dziecko się zniechęcić. Dziecko po prostu musi chcieć samemu grać w piłkę, mieć radość i trener powinien być osobą, która nauczy, może nie nauczy, da narzędzia do tego, żeby dziecko się nauczyło, a nie rodzic, który myśli, że wie lepiej od trenera, od nauczyciela, od wszystkich dookoła, bo oczywiście on emocjonalnie chce jak najlepiej dla dziecka i ja to rozumiem totalnie, ale jednak są fachowcy, którzy nie myślą emocjonalnie tak jak rodzic, ale wiedzą, co może dać wartość dodatnią i w przyszłości większe efekty dziecku, a nie rodzic, który no, nie miał styczności ze sportem albo z piłką nożną. A to jest często wyzwanie, nie tylko dla trenerów, ale też pewnie i dla rodziców, aż na końcu, co najważniejsze, dla samego dzieciaka. Mówimy o różnych opcjach twojego funkcjonowania, ale ci, którzy cię znają, mówią, że Lewy nie będzie funkcjonował bez piłki, no bo jednak piłka to jego życie. Także mówię oczywiście o tym czasie po karierze. Ale trenerem, o ile pamiętam z wypowiedzi, czy chyba nie zamierzasz być, nie? Zdaję sobie sprawę, że jakby tą wiedzę taktyczną, zarządzanie i to jakby no naprawdę ostatnie lata też było dla mnie często wyzwanie, bo jak widziałem trening, który gdzieś nie był adekwatny do tego, co moglibyśmy trenować albo co były efekty, to też było takie, nie chcę powiedzieć, że frustracja, ale taka złość, że no, dlaczego nie wykorzystaliśmy momentu na trening taki, a taki, a to jest jakby tą wiedzę mam, ale nie chciałbym być trenerem na dzień dzisiejszy, bo wiem, jakie to jest ciężkie, jakie to są oczekiwania i tak naprawdę ile pracy trzeba w to włożyć. Jakby życie po życiu piłkarza od razu. W teorii łatwiejsze, powinieneś trochę odetchnąć, a jako trener byś tego nie miał. No nie miał. No wiadomo, że nie wiem, co za 10 lat będzie. Może za parę lat zatęsknię za tym zapachem szatni, za szatnią i zdecyduję się spróbować swoich sił. Ale nie wiem, czy bym był na to gotowy, ze względu na to, że jednak ta moja kariera to jest poświęcenie, są wyzwania. No i trwa też. Trwa długo, ale też jak zdaję sobie sprawę, ile pracy w to wkładam i wiem też, ile to kosztuje tylko mnie, ale też ludzi wokół mnie i ja już nie mówię o rodzinie. Kiedyś, nie wiem, czy pół żartem, pół serio, ktoś mówił, a może Lewandowski będzie prezesem PZPN. Widzisz siebie, wyjazdy, delegaci, zabieganie o głosy. No to jest problem, że ja nie potrafię zabiegać. Ja nie potrafię się prosić jakby na ten wybór prezesa. Znaczy nie, ja nie mówię, że chcę zostać prezesem, nie. Zacznijmy to nie mam tego w planach. Nie wiem, czy bym się nadawał, ciężko mi powiedzieć, ale no, obiecywanie czegoś, bo wybierzcie mnie, bo ja będę dobry, to nie wiem, czy to jest dobry akurat element, w którym ja bym się odnalazł. Ja akurat wolę pracować, robić swoje, niż o tym gadać albo próbować kogoś nakłaniać do tego. Bo akurat ja przez całe swoje życie nikogo nic nie prosiłem, nikomu nic poza może trenerami i jakby nie jestem nic winien, ale ani nikomu, dzięki nikomu też nie jestem w miejscu, w którym jestem, tylko jestem dzięki tak jakby swojej pracy. I oczywiście trenerom, którzy mnie pomagali w tym, czy kolegom z zespołu, tak, z tych piłkarskich aspektów, ale poza nikt mi nie pomógł na tyle, że jestem w którym miejscu, w którym jestem, więc jakby ja zdaję sprawę, że ta moja niezależność czasami mi przeszkadza w tym, że mógłbym o kogoś o coś poprosić, ale jakoś jest mi z tym ciężko. Uczę się tego. Chciałbym to zmienić, bo czasami taka prośba o coś na koniec może być, nie musi być taka zła, a wręcz przeciwnie. No, każdy ma swoje pasje różne, nie samą piłką żyje człowiek. Nie mówisz o tym wiele, ale chyba motoryzacja zawsze też była ci bliska, tak? Słyszałem, że garaż nie jest pusty, zwłaszcza coś tam chyba jest konkretnego, tak? No, tak, ja zawsze motoryzacją się interesowałem. Zawsze, jak byłem młody, zaczęło się od motorynek, od Stelli. To był mój pierwsza motorynka, jaką kupiłem. Pojechałem z tatą, jeszcze pamiętam. Wtedy zrobiłem pamiętam kartę motorowerową, no tak, i pojechałem kupić, więc tata mi kupił pierwszą Stellę.
Oczywiście, tak jak to w takich motorynkach, jak wszystko zaczęło się psuć, gaźniki, świece, ale był moment, że potrafiłem rozkręcić silnik i skręcić go samemu. Później miałem Rometa, później tam przeszedłem na te większe już troszkę motory, więc motoryzacyjnie zawsze mnie to kręciło, czy samochody tak samo. Wiem, że gdzieś tam nauczyłem się jeździć, zanim prawko zrobiłem tak naprawdę, ale to było akurat możliwość, że mieszkałem na wsi i tam było też dużo pola i tata mnie nauczył jeździć, więc no ja zawsze z autami obcowałem, zawsze to lubiłem, motory tak samo, samochody, więc tak, w garażu też zawsze się interesuję samochodami, jest to też moje jakieś hobby. To co jest największą perełką w takiej twojej motoryzacyjnej stajni, jeśli można powiedzieć? Co jest perełką? Wiesz co, no, to co lubię jeździć to jest jedno, a to co mam w garażu to jakby jest drugie, z czego jestem dumny. Ale myślę, że taka największa duma, jeśli będę o tym mogę powiedzieć, i ciężko mi jakby się tego pozbyć, bo zawsze o tym marzyłem i zawsze powiedziałem kiedyś mamie, że jak dorosnę i będę zarabiał dużo pieniędzy, to mamie kupię Ferrari. Okay. I kiedy kupiłem Ferrari pierwsze, to tak trzymam do dzisiaj. Jakby, to pierwsze, tak? Tak, to pierwsze. I mam sentyment, jak nie mogę się zdecydować, żeby go sprzedać. Choć nie jeżdżę nim dużo, ale ja wiem, że to niektórzy zaraz powiem, że fanaberia, ale akurat to jest marzenie, mam na to pieniądze, mogę sobie na to pozwolić. Sam za to zapracowałem, więc też chcę o tym mówić głośno, że jeszcze w Polsce jest taki trochę przekaz, że ludzie boją się mówić o pieniądzach, o tym, że zarobili pieniądze, albo bo ktoś, kto nie ma tych pieniędzy, będzie zazdrościł. Ale ja nikomu nie ukradłem, sam zarobiłem, pracowałem na to 30 lat prawie i czemu mam się o tym, niektórzy powiem, że się chwalę, ale czemu mam o tym nie mówić. I mówię o tym, bo to było moje marzenie, spełniłem je i akurat tu ten sentyment ciągle jest. No właśnie, piłkarz to jest jasna strona, że tak powiem, tego, że no wiadomo, mówiliśmy o tych dobrych tych, ale są też ograniczenia. Nie wiem, masz jakieś takie, w sensie, no pewnie jazda na nartach, tak? Czy coś ci ucieka w tym sensie, że musisz jednak się podporządkować? Wiele rzeczy, wiele spontanicznych. No, nie mamy wolnych weekendów. Ja nie mówię, że narzekam, że nie mamy wolnego czasu, no bo okej, wakacje mamy, ale nie ma takiej spontaniczności na co dzień, zaplanowania sobie weekendu, wyjazd z rodzicami, ze znajomymi, z dzieciakami, gdziekolwiek i jakby no coś za coś. Jakby ja nie narzekam, ja tylko mówię, że poświęcenie, które przez te lata i życie towarzyskie, które jest ograniczone, oczywiście ono czasami jest, ale w dużo mniejszym stopniu, bo gdzieś ciągle z tyłu głowy masz, że nie możesz tak mentalnie odpocząć. Odpuścić. Bo wiesz, że zaraz jest mecz, bo wiesz, że nie tylko trening, ale jak. Poza tym raz odpuścisz, to będzie. Dokładnie, więc jakby to ciągle z tyłu głowy jest i jakby dopóki grasz piłkę, nie da się tak odpuścić na 100%. Da się może na 2-3 dni, ale to na dłuższą metę jest ciężko. I gdzieś ten fokus, jeszcze szczególnie na mojej pozycji, gdzie ten koncentracja jest, musi być na najwyższym poziomie, bo jednak strzelenie bramki, a granie tylko w piłkę, to są różne rzeczy, powoduje, że jednak tego fokusu nie może zabraknąć. Bo jak nawet spadniesz, no to później musisz znowu o to walczyć, żeby wrócić na te właściwe tory, a to też nie jest łatwe. Więc no, będąc piłkarzem, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy wiesz, że zaraz będzie mecz, zaraz kolejne przygotowanie do sezonu albo do kolejnego meczu i jakby no, wypadniesz na parę tygodni, to później potrzebujesz drugie tyle, żeby znowu wrócić, a w piłce nożnej tydzień, dwa. Czasami decyduje o tym, czy sezon, czy nawet kolejny twój kontrakt, czy twoja kariera potoczy się w tą, czy w tą stronę. Sam wspomniałeś o tych pieniądzach, że nie ma się co ich wstydzić, bo uczciwie zarobione marzenie motoryzacyjne spełniłeś, a masz jakieś takie biznesowe, gdzie chciałbyś coś kiedyś zrobić, no mając te środki? To jakiś tam w jakiś sposób się realizuje. Wiadomo, już część, tak. Jakby część inwestuje w wiele rzeczy i tak naprawdę też jest jakby. Wiem, że z jednej strony mógłbym się w to mocno zaangażować, ale z drugiej strony nie chcę, nie mogę, no bo dziś piłka nożna jest fokus. Ale też myślę, że sport ma wiele wspólnego z biznesem. W zarządzaniu, w podejściu. Oczywiście no, nie mówię zero-jedynkowo, jeden do jednego, że to jest to samo, ale jakby ma wiele wspólnego i mi się wydaje, że ważniejsze jest to, z jakimi osobami robisz biznes. I tak na końcu sama wartość tego i jakby no gdzieś wiele tych firm jest, które gdzieś tam się rozwijają. Też wiele firm było, może niewiele, były jedne, dwie firmy, które naprawdę przez wspólników, którzy było doprowadziło do tego, że jednak trzeba było
no, zrobić dwa kroki do przodu, żeby później zrobić krok do, jeden krok do tyłu, żeby dwa kroki do przodu zrobić. I to też jest, takie są wyzwania, z którymi się mierzymy. To nie jest tak, że wszystko jest kolorowo, bo też my musimy trochę polegać na osobach, z którymi robimy ten biznes. I zaufanie. Były dokładnie zaufanie, bo nie jesteśmy w stanie poświęcić się w 100%, bo mieszkamy za granicą, no bo tak. Jakby no, ten piłka nożna i zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest tak, że z kimś zrobić i zawsze będzie kolorowo. Gdzieś no, czasami trzeba było podjąć decyzję, rozstać się ze wspólnikiem, bo gdzieś to, co mówił, to, co obiecywał, okazywało się, że nie, jakby tego nie potrafił doprowadzić i trzeba było to poukładać na nowo, a to czasami trochę zajmuje w biznesie czasu. Ale cieszę się, że na końcu to też jest dla nas nauka, też się uczymy, też popełniamy błędy, ale też z drugiej strony, jak jest ten sukces na końcu, to on też smakuje inaczej. Mhm. Ktoś mi, znaczy słyszałem o różnych propozycjach, no bo wiadomo, że wiele osób chciałoby z tobą biznes robić. No pewnie jest tego sporo, tak? To większość trzeba pewnie odrzucać, jakieś dziwne, pamiętasz? No bo ludzie się czasami z różnymi rzeczami zgłaszają. Ja ogólnie, tak, oczywiście, no, dużo jest propozycji, dużo jest opcji. I czasami ten pomysł dla mnie jakby jest drugorzędnym znaczeniem. Bardziej najpierw jakby muszę poczuć, z kim bym to robił. Okay. Oczywiście nie jestem w stanie jakby sprawdzić wszystkiego danej osobie, ale jak gdzieś go poznałem coś, to jak najbardziej tak. Ale no propozycje, jakie miałem, o Jezu, no, myślę, że z każdej dziedziny. Ja akurat jestem słaby w zapamiętaniu historii, okay. Takiej opowiadaniu, bo akurat zawsze jakoś, nawet jak usłyszałem jedno, to tak to było głupie czasami, że po prostu drugim uchem zapominałem i nie skupiałem się na tym. Ale no, oczywiście, no, są różnego rodzaju oferty, czy pomocy, nazwijmy to takiej, że daj mi pieniądze, ja zainwestuję w różne rzeczy. Albo mam ziemię, która nie należy do mnie, ale ją kupię taniej, sprzedam drożej. No takich rzeczy było. Też jakby no z życia jakby no były osoby, z którymi też wcześniej współpracowałem i okazywało się, że tu był też duży problem i no też trzeba było się nauczyć tego, że jednak no, tak to też nie zawsze funkcjonuje. Ostatnie pytanie, powrót do piłki. Gdyby ktoś cię zapytał o moment, nie wiem, który, na który byś spojrzał, że ten moment pokazuje, jak ja wysoko zaszedłem, to który byś wybrał? Bo ja tak ostatnio po tych bramkach spojrzałem na Ligę Mistrzów. Klasyfikacja wszechczasów, tak? Tam jest Ronaldo, Messi, trzeci jest taki chłopak z Polski. Z taką, no, i to są kosmiczne wyniki i przewaga nad tymi, nie wiem, twoimi, moimi idolami, Szewczenko, Henry jest gigantyczna. To byłby jeden z takich momentów, czy akurat zupełnie inny? Jest to też dużo można byłoby znaleźć. Oczywiście to jest jeden z wielu, ale no, też nie będę się oszukiwał, ani był teraz bardzo skromny. Jakby no, znaczy jest z czego wybierać. No jest z czego wybierać i taki tam z Polski. No Lewandowski, tak, trzeci jest. Oczywiście tych meczów zaraz Lidze Mistrzów chyba od przyszłego sezonu się to zmienia, więc ja nie wiem, jak to ma do końca funkcjonować, ale będzie jeszcze ich więcej. Ta setka chyba kusi. Ale no kusi, tak. Nie mówię, że nie. Na pewno na kusi. Zdecydowanie kusi, no bo to byłoby coś już wyjątkowego. No nigdy nawet o tym nie marzyłem, żeby tak się zbliżyć, w ogóle żeby być trzeci, żeby... No to są coś, że tak by rzeczy, których nawet ja... Nie wyobrażałem sobie, że kiedyś będę w tym miejscu, w którym jestem i będę właśnie miał tych rekordów, liczby bramek, sukcesów, no bo no jest to, są to powody do dumy, zdecydowanie. To na koniec życzymy dobicia do tej setki i realizacji wszystkich zaplanowanych rzeczy w piłce i poza nią. Bardzo Ci dziękuję, Robert. Dzięki wielkie.